Witajcie codziennikowi widzowie we Wrocławiu, 18 września. Dzisiejsze teksty z książeczką z Biblią na co dzień pochodzą z czwartej księgi Mojżeszowej, z rozdziału 24, wersetu 17, gdzie czytamy: Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. I z objawienia Jana, z 22 rozdziału, z 16 wersetu. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach. Jam jest korzeń i ród Dawidowy, gwiazda jasna, poranna. Choć te fragmenty dzielą wieki historii, łączy je wspólne przesłanie. Ukazują Jezusa Chrystusa jako nadzieję i światłość, zarówno wtedy, jak i dzisiaj. Proroctwo Bileama zapisane w Księdze Liczb jest z jednej strony tajemnicze, z drugiej zaś tchnie z niego pełna siła i optymistyczna obietnica. Wzejdzie gwiazda z Jakuba, powstanie berło z Izraela. Proroctwo to zapowiadało przyjście króla, który miał nadejść z ludu Izraela. Mesjasza, który miał pokonać wrogów ludu Bożego i przynieść wybawienie. Gwiazda z Jakuba i berło z Izraela symbolizują Mesjasza, który ma przyjść i przynieść nowe światło swojemu ludowi. Widzimy, jak to proroctwo wypełnia się w Jezusie Chrystusie, który w objawieniu Jana w 22 rozdziale mówił o sobie: Ja jestem korzeniem i potomkiem Dawida, gwiazdą jasną, poranną. Jezus jest zarówno początkiem, jak i końcem, korzeniem, z którego wyrasta nadzieja Izraela, jak i potomkiem Dawida, Mesjaszem, który przynosi zbawienie. On jest gwiazdą poranną, zapowiadającą nadejście nowego dnia, nowej ery zbawienia. Dlaczego Jezus nazywa siebie gwiazdą jasną, poranną? Gwiazda poranna to ta ostatnia, widoczna przed świtem. Jest znakiem nadejścia nowego dnia, końca nocy. Przez całe wieki, tak jak w czasach Bileama, ludzie czekali na Mesjasza, na tego, który przyniesie pokój i wybawienie. Jezus, nazywając siebie gwiazdą poranną, mówi, że jest spełnieniem tych nadziei. Jezus jest tym, który zapowiada nowy dzień dla świata. Kiedy patrzymy na nasze życie, z jego trudami, ciemnościami i problemami, możemy czuć się przytłoczeni i zagubieni. Ale Jezus przypomina nam, że ciemność nie jest wieczna, że On jest gwiazdą, która wschodzi na horyzoncie, zapowiadając nowy początek, nadzieję, odnowienie. Drodzy widzowie, każda i każdy z nas, bez względu na wiek czy sytuację życiową, może przeżywać chwilę trudności, niepewności czy zmęczenia. Może czujemy, że jesteśmy w miejscu, gdzie nie widzimy wyjścia ani nadziei. Może jesteśmy przytłoczeni obowiązkami, odpowiedzialnością, oczekiwaniami, które stawia przed nami życie. Jezus mówi do nas wszystkich: Ja jestem jasną gwiazdą polarną. On chce, abyśmy wiedzieli, że nigdy nie jesteśmy sami, że jest nadzieja nawet w najciemniejszych chwilach. Przypomina nam to, abyśmy nie tracili nadziei, abyśmy patrzyli na Jezusa, który jest naszą gwiazdą. On przynosi nowe życie, nową radość, nowe możliwości. On zrozumie nasze troski i cierpienia, bo sam przeszedł przez ciemność śmierci, aby przynieść światło zmartwychwstania. Dzisiaj Jezus zaprasza każdego z nas, niezależnie od wieku, do zaufania Jego obietnicom. Tak jak Bileam widział Mesjasza, lecz nie teraz. My mamy przywilej żyć w czasie, kiedy te obietnice się wypełniły i wypełniają na naszych oczach. Jesteśmy wezwani, by być gotowi, by żyć w świetle Jego przyjścia i by być świadectwem Jego miłości i nadziei dla świata. Niech każda i każdy z nas, patrząc na swoje życie, znajdzie w Jezusie swoją gwiazdę, która rozświetla drogę, przynosi nadzieję i zapowiada nowy dzień. Zostańcie z Bogiem.